żołądku i teraz pokażemy później po kolei procesy, co się z tym dzieje. Oki. Pierwszy z lewej nogi. Uj, jak to wygląda. O, aż mnie naciąga. I to jest zazwyczaj na tym żołądku. Kurwa, naciąga mnie, Marcin. Burtan Sport, Burtan Sport. Marcin Burtan. Cześć Marcin. Siemanko. Cześć Marcinku, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś. Nie ma za co. Temat jest dzisiaj śmierdzący trochę. Sraczka na zawodach. Sraczka na zawodach. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że miłość i sraczka przychodzą z nienacka. Z tą miłością się mogę zgodzić, ale z tą sraczką myślę, że możemy nad nią zapanować, nie? Możemy nad nią zapanować, choć czasami niestety nie. Ja jeszcze tak tylko przypomnę, myślę, że każdy z nas tutaj jeżdżących na zawody i nie tylko nawet, jeżdżący w nieznane tereny, nas rajderów, przeżywał coś takiego jak biegunka, rozwolnienie, jak zwał tak zwał, zatwardzenia. Po prostu stres, nerwy i o tym wszystkim dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć, jak do tego dochodzi, jak temu może zapobiec, to nie wiem, czy zdążymy. No, takie to będzie dzisiaj nasze, takie to będą dzisiaj nasze rozmowy, tak Marcin? Dokładnie. Oddaję Ci głos. Dokładnie tak, przyjechałem tutaj na zaproszenie Marka i przedstawię Wam parę pomysłów, dzięki którym myślę, że poznacie genezę powstawania biegunki na zawodach, oraz pomoże Wam to zapobiec niestety w tej niekomfortowej sytuacji. Dobrze Marcin, no to... Zobaczcie, co mamy dla Was. Czekaj, ja przyjadę po tych produktach, Marcin. No woda, no bo pijemy wodę na zawodach, pijemy wodę. Trzeba się nawadniać. Kola, no bo jakże bez coli. Na rozluźnienie czasami jakiś drink przed zawodami. Szczególnie wieczorem, prawda? Po przyjeździe. Tak, 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 tak. Taki asortyment też chyba każdy lubi. Jęczmica, pycha. I co tu jeszcze przyniosłeś, wiesz, co tu przygotowałeś? Mamy energetyki, mamy soczek, paluszki, konserwa, batoniki, chipsy. No jakieś tam słodycze wcześniej, nie? Czyli to wszystko te produkty, które zazwyczaj jemy, tak? Tak, zazwyczaj są to produkty, które spożywamy na co dzień. Niekoniecznie codziennie, ale czasami weekendowo. A na pewno spożywane są wtedy, kiedy większość osób nie ma czasu i wybiera te produkty jako najszybsze źródło jakiejś tam energii. Mm-hmm. A pokażę Wam, jak te produkty wpływają na nasz organizm. Zmielimy je wszystkie, a następnie zobaczycie, jaką mogą pełnić dalszą funkcję. Pomóc Ci jakoś? W Myślę, tym... że nie. Zacznę. Tak? Zaczniesz? Proszę, łyczek wody. No bardzo chętnie. No. Wodę każdy pije, więc troszkę wody. Poza tym wiesz, wszyscy mówią, no trzeba się nawadniać, nie? Tak, ale dlatego tylko trochę wody, nie? No tak, zazwyczaj, bo nie wszyscy się dobrze nawadniamy. Zazwyczaj są to soki, syrop glukozowo-fruktozowy. Soki dużo. Całe życie w pędzie, tak? Braku czasu, więc liczne zmęczenie nadrobimy tutaj energetykiem, żeby nas trochę pobudziło. Mhm. No każdy lubi, nie? No, trzeba mieć power. Nie ma czasu, więc jadąc samochodem jemy paluszki. No trzeba coś przegryźć. Tak. Smakuje nam bardzo. Akurat jest tak, że jak zaczniemy jeść paluszki, to na pewno skończymy całą paczkę, nie zjemy tylko jednego. Baton. Bardzo wygodna, jeżeli chodzi o... Okay. Bardzo wygodna i szybka forma taka forma uzupełnienia, tak? Dostarczenia węglowodanów, niestety zła po prostu. Mhm. Ale słuchaj, jeszcze tam, bo wiesz, jajecznicze mamy. No w domu zjedliśmy jajeczniczkę tam, nie? Tak. Dałbyś jajeczniczki, bo to zapomniałeś do żołądka, no. Ale to pośpiech przed zawodami. Pośpiech przed zawodami, jajecznica na śniadanie została zjedzona. Pycha. Mniam. Coś jeszcze zjemy? No, zjemy jeszcze jakieś kulki energetyczne, które według nas dostarczą energii. Czyli troszkę czekolady. Troszkę czekolady. Okej, myślę, że wystarczy. No to, to już rozumiem, wrzuciliśmy do naszego żołądka. Tak, leży to w naszym żołądku i teraz pokażemy później po kolei procesy, co się z tym dzieje. Oki. Pierwszy z lewej nogi. Okej, wystarczy. Jak widać, produkty nie zmieliły się do końca. Tak samo jest u nas.
Tak samo jest w naszym żołądku, tak? Bardzo często w naszym żołądku, jeżeli już występują jakieś problemy jelitowe. Teraz będzie trochę edukacji i powiem Wam, skąd biorą się te problemy. Mhm. Przedstawię to w bardzo prosty sposób. Tutaj mamy układ pokarmowy. Czekaj Marcin, jakbym Cię mógł z prawej, bo tak będzie mi wygodniej nagrywać. O, teraz jest lepiej. Tutaj mamy układ pokarmowy, a tutaj mamy motocykl. No jak akurat tego mojego, wiesz, niebieskiego nie mam tutaj. A tutaj mamy silnik, tak? No tak, jest silnik, tak. Porównamy sobie do układu pokarmowego. Teraz tak, w silniku znajdują się różnego typu części. Tak, znajduje się tam skrzynia biegów, jest cylinder, jest tłok, mamy później filtr powietrza i mamy wydech. A tutaj mamy przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, czustkę, wątrobę i inne narządy dokrewne, które wraz z centralnym układem nerwowym tworzą tak zwaną oś mózgowo-jelitową. Dlaczego oś mózgowo-jelitową? Dlatego, że jest ścisłe połączenie między mózgiem a jelitami. Niestety mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to, co spożywamy, właśnie tego typu produkty, ma bardzo duże znaczenie na to, jak się czujemy. Takie dolegliwości, jak na przykład mgła mózgowa, ospałość, brak energii, brak koncentracji, słaba pamięć, nadpobudliwość, czy czasami nawet depresja, w bardzo dużej mierze biorą się z błędów żywieniowych. No właśnie tak. Wiesz co, bo tutaj wiesz, wódeczkę przygotowałeś, no bachnąłbym tuż przed trzydniowymi zawodami jakiegoś drinka, nie? Na rozluźnienie wieczorem. To moglibyśmy dolać? Myślę, żeby to było bardziej prawdziwe, dolejmy, nie? Dolejmy troszeczkę, nie? Ta wódeczka jest pita z tego, co ja obserwuję wśród sportowców. Czekaj, to przytrzymasz, Marcin? O, jest, no. Wśród amatorów, u zawodowców też się zdarza, troszkę rzadziej. Odmierzmy może, bo tak z gwinta to nikt nie pije, nie? O, są i tacy, no. Są i tacy. Znam takich. Wystarczy. Dobrze, no. Okay. Wódeczka. Ciach. Do tego kola, no bo to drinek. No trzeba popić, no. Ale się tu już dzieje. Powącham, poczekajcie. Kurwa, mało przyjemnie, jakbym bąka puścił. A później to akurat wychodzi z nas na zewnątrz. I słuchajcie, no ta wódeczka zazwyczaj jest pita, jak już większość osób zamelduje się w danym miejscu, w hotelu, rozłoży motory i usiądzie ze znajomymi wieczorem, to odpala właśnie alkohol. Aha. Tak? Jest to taki moment. No alkohol, szeroko rozumiany, nie? Piwo, szeroko, coś tam. Tak, dokładnie, czy to wino, czy to piwo, czy to mocniejsze alkohole, jest to zawsze robione wieczorem. Nie? Dobrze? Dobrze czy błąd? No jest to fatalne posunięcie. Fatalne z tego to powodu, kilka takich powodów. Po pierwsze, alkohol będzie niestety obniżał fazy snu. Więc gdy dojdzie do upojenia alkoholowego, wystarczy delikatnie się napić, to faza REM-u będzie pogorszona. Poprzez co może szybciej zaśniemy, ale rano obudzimy się dużo bardziej niewyspani i niezregenerowani. Faza REM, nie chcę się tutaj, wiesz, wymądrzeć, to jest ten głęboki sen, akurat tak? Ten tutaj będzie płytki. Rozumiem. Jego będzie mało. Jego będzie po prostu bardzo mało. Jeżeli mieliśmy ciężki tydzień treningowy i spożytkujemy alkohol tam w czwartek, w piątek, a na przykład w sobotę są zawody, to niestety nie dojdzie do regeneracji naszych mięśni i resyntezy glikogenu, którego potrzebujemy do odbudowy naszych mięśni. Także no dobrze, ale wiesz, ja to tak lubię zadawać pytania, ale amatorami jesteśmy, nie? Ale ja myślę, że tak, jeżeli jesteśmy amatorami i naprawdę przykładamy się do tego sportu, a inwestujemy dużo w siebie, inwestujemy dużo przede wszystkim w motocykl, no to owszem, napić się możemy raz na jakiś czas, ale nie żeby to był okres około zawodów, tak? Jeżeli na przykład startujemy tydzień po tygodniu, no to musimy zapamiętać, że ten okres nie służy piciu, a służy jeżdżeniu, no bo po to trenowaliśmy tam rok, czy może trochę krócej, żeby sprawdzić się na tych zawodach. A jeżeli się chcemy napić, na przykład drinka albo piwo, no to róbmy to w okresie, który nie jest okresem startowym, czyli na przykład między zawodami, ale też nie za dużo. Jeden drink jeszcze nikogo nie zabił i myślę, że nie będzie złym rozwiązaniem, no nie? Okay. Sam czasami się napiję,
drinka czy piwko i nie ma to jakiegoś większego problemu, ale na pewno nie w okresie startów. Mhm. Każdy z nas jeżdżących na zawody, ja to wiem, ty to zaobserwowałeś, bo byłeś z nami na Beskid Hero, jak ludzie się zachowują, jak pełne są toje, jak kolejka jest do toi. No znam osoby, które nawet podczas zawodów, wiesz, popuściły i to nic strasznego nie jest, nic wstydliwego, bo błędy zostały popełnione wcześniej. Znam osoby, które w trakcie zawodów wymiotowały. To wszystko się dzieje. Ja uważam, że ja też te błędy, jesteśmy ludźmi, każdy z nas te błędy popełniał, nie? Ale wydając tyle pieniędzy na motocykl, na wpisowe, na przygotowanie tego wszystkiego, na ciuchy, no to bez sensu jest, żeby właśnie tak mi się wydaje, no takimi produktami niezdrowymi, tym alkoholem, no z tą naszą malutką inwestycję puścić po prostu tak z dymem, nie? A każdy z nas, nawet zajmując 30, 50, Bóg wie jakie miejsce, lubi się porównywać do swojego kolegi, do swojego znajomego i tak dalej, nie? No tak, tak jak mówisz, wszyscy niestety, albo no niestety, inwestują w motocykl dziesiątki tysięcy złotych, ale nie inwestują w ogóle w swój organizm, czyli w ten na przykład układ trawienny, jak tutaj przed chwilą mówiłem. Przejdziemy teraz do opisania tego układu trawiennego, jak to jedzenie, te napoje go uszkadzają i jakie są konsekwencje z uszkodzenia tego układu pokarmowego. Okej. Okay. No to dobra. Proszę bardzo, czyli idziemy znowu tutaj pod tablicę, tak? Idziemy pod tablicę. Ja tutaj mam rurę od odkurzacza. No, rura jest zajebista. Tak, rura będzie imitowała, słuchajcie, jelito cienkie. Ono potrafi mieć u dorosłego człowieka długość nawet do 6 metrów. No i teraz tak. Chcę, żebyście mieli, jakby to powiedzieć, takie fajne porównanie. Więc pokrywa na silnik ma chronić wszystko, co w środku, a przed uszkodzeniem. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o tą, jak to się nazywa, ta tutaj, ta płyta, tak? Tak, no płyta, no, żeby nam silnik się, wiesz, nie uszkodził, nie? Ona po to, żeby się silnik nie uszkodził, jak sam powiedziałeś. Filtr powietrza jest bardzo często czyszczony albo wymieniany, tam tak, odpowiednio smarowany, tak, po to, żeby nic tam do środka nie wpadło. Tak. No bo jak wpadnie, to co się dzieje? No, albo 1000 złotych, pyk, pyk. Tak samo do silnika lejemy najlepszej jakości olej, tankujemy najlepszą benzynę. Jeżeli wejdziemy sobie na jakieś forum internetowe, to tam jest cały czas kłótnia. A taki olej lepszy, a może taki, a taki, a taki, tak? Mhm. Ale niestety nie patrzymy na to, co wlewamy do siebie. Tak. I tak, opisałem Wam budowę silnika, a teraz Wam opiszę budowę tego ważnego narządu, jakim tu jest na przykład, akurat dzisiaj omawiamy jelito cienkie, jeżeli chodzi o układ trawienny. I tak, idąc od środka, tutaj, o, tutaj, tak trzeba to ułożyć, nie? Mamy, mamy przełyk, żołądek, jelito tutaj grube, tutaj pozwijane cienkie, to długie, no i tak. Od środka idąc mamy bakterie jelitowe tutaj. Kolejna warstwa jest to warstwa tak zwanych mikro, na przykład mikrokosmków. Tutaj mamy warstwę śluzu, a później mamy komórki nabłonka jelitowego i komórki układu odpornościowego, jak i układu nerwowego. I teraz tak, wszystkie te produkty tutaj zawierające substancje słodzące, wzmacniacze smaku, różnego typu aromaty, konserwanty, substancje stabilizujące będą negatywnie wpływały właśnie na te tutaj bakterie jelitowe, zmieniając tą florę bakteryjną, degradując następnie te kostki jelitowe, warstwy śluzu i tak dalej, poprzez co substancje szkodliwe będą wnikać do środka, czyli stąd tutaj, do naszego krwiobiegu. Jeżeli wnikną już do naszego krwiobiegu, no to pójdą na cały obwód i na przykład będą pchały się w kierunku mózgu. I to skutkuje? Na przykład tą mgłą mózgową. Co to jest mgła mózgowa? Jest to takie chwilowe, jakby powiedzieć... Takie zawieszanie się takie troszkę? Takie przykład, zamulanie? To jest takie, na przykład wchodzimy rano do kuchni, zazwyczaj robimy sobie kawę albo herbatę. Tak. I bez problemu wiemy, że tutaj jest czajnik, tutaj kawka, lejemy, hop. A nieraz wchodzimy i jest tak, takie zwieszenie. Nie wiemy za bardzo, co się dzieje. Aha, tutaj jest czajnik, tutaj jest kawa. Tak jest spowolnione, po prostu mocno myślenie.
I teraz dostarczając te produkty, tak, tak, dochodzi do tej degradacji, o której wspomniałeś. Dokładnie i wchodzimy, tak, nazwijmy to, w tą zamułę już na zawodach. Wchodzimy w tą zamułę na przykład na zawodach, wchodzimy w tą zamułę też w życiu codziennym, kiedy brakuje nam energii. Okej, okay, ale teraz, my tu, wiesz, straczka na zawodach. Nie? Straczka na zawodach, więc dokładnie w tym kierunku, jeżeli chodzi o zawody. Dobra, pokażę wam teraz, jak te produkty. Aha, jasne, że tutaj jak rozumiem, no... Przemielę jeszcze. Przemiel. W naszym organizmie, pierwszy z lewej, albo tak, w naszym organizmie tu jest trochę inna temperatura, nie? Tam w środku. Czyli tam dochodzi do tych wszystkich procesów chemicznych. Tak, dochodzi. I to nie jest dokładnie to, co tutaj, nie? Ale no. To będzie obraz po prostu tego, tak? Czyli z żołądka idzie? Żołądka idzie do jelita. Czekaj. To umowne nasze jelito teraz z rury zrobiło się jelitem. Tak. To jest to nasze jelito. Przeszło z tamtej rury teraz na to jelito. Jest tutaj specjalnie zakręcone, żebyście widzieli. I jak przedtem wspomniałem, doszło do uszkodzenia troszkę ścianek tego jelita. No nie, poprzez właśnie te produkty. Porobiliśmy tutaj takie delikatne dziurki, które naprawdę mogą powstawać. Tylko wiadomo, że w innej, jakby powiedzieć, wielkości. I zobaczcie, co się będzie działo. O fuj, jak to wygląda. No. O, aż mnie naciąga. I to jest zazwyczaj w naszym żołądku. Kuźwa, naciągam, nie Marcin. Nie, nie. Przepraszam. Nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że teraz nie będziecie przewijać filmu. Nie przewijajcie, ale większość z was właśnie coś takiego ma w żołądku, później w jelitach i to skapuje wszystko na nasz organizm, powodując wszelkiego typu dolegliwości. Ale nie tylko, okej, okay, wystarczy, ale nie tylko dolegliwości związane tutaj z pracą naszego mózgu, ale na przykład dolegliwości związane z różnymi chorobami. Na przykład, czy wiecie, że bóle kości, stawów, mięśni, więzadeł, częste złamania mogą być powodem niedoborów żywieniowych? Dlaczego niedoborów żywieniowych? Dlatego, że funkcją przede wszystkim tych naszych jelit jest trawienie, wchłanianie, przyswajanie i eliminacja szkodliwych substancji na zewnątrz. No ale jeżeli mamy zdegradowane te jelita, no to te produkty się nie przyswajają, a więc nie dostarczają nam do środka organizmu energii, tylko wyrzucają ją na zewnątrz. Czyli zdegradowane, czyli to paliwo uszkodzone. To paliwo jest no, jeden wielki syf. A pamiętasz nieraz, jak zjadłeś na przykład dobry posiłek? No tak, no jak jasne. Jak się czułeś? Albo na przykład jadłeś przez tydzień dobrze, same zdrowe produkty. Jak się czułeś w porównaniu do tego, jak jadłeś trochę gorzej? Jeżeli chodzi o tego powera. Ja jeszcze raz tutaj wam przedstawię. Marcin na co dzień jest dietetykiem sportowym, ale nie dietetykiem i nie wiem, dieta z kwaśnicy, białkowa, tam kwaśniewskiego. Nie znam się na tych dietach, nie deprecjonuję ich, tylko no, doradza zawodowym, profesjonalnym sportowcom i no, będąc tutaj troszeczkę, może nie tyle adwokatem, co mówiąc prawdę, nie? Bo Marcin no, jakby pomaga mi zdrowo się odżywiać, a z tym różnie u mnie bywa, bo człowiek w natłoku obowiązków zawsze znajdzie jakiś powód. W każdym bądź razie, odpowiadając na twoje pytanie, tak to jest. Zdrowe posiłki, dobrze zbilansowane, nie będę się tutaj też wymądrzał, ale zdrowe, nieprzetworzone produkty. Wysyłałem ci, wiesz, te raporty, ile śpię czasami. Sam mówisz, że sen jest bardzo ważny, ale spałem przez te krótkie okresy czasu, kiedy byłem sumienny w spożywaniu tego, co powinienem, po 4-5 godzin dziennie, co jest błędem, ja o tym doskonale wiem, ale miałem taki power do działania, gdzie ten power był aż widoczny, wiesz, i u mnie w firmie, i w rodzinie, i tak dalej. Także no, w 100% się z tobą zgadzam i potwierdzam to, o czym mówiłeś, że dobre produkty, nieprzetworzone produkty, to nasze paliwo, które dostarczamy, posługując się tą metaforą i tym porównaniem, wiesz, silnik, motocykl i tak dalej, to się jedzie, nie? To się po prostu jedzie, no. No tak, organizm się zachowuje zupełnie inaczej w porównaniu do takiego paliwa, które leży teraz w tej misce, leży teraz gdzieś tutaj u osób, ale wiesz co,
Wy tego nie czujecie, ale naprawdę... Ohydnie to pachnie. Ohydnie. No, masakra. A zjedliśmy no, normalne produkty. Tak, no. Normalne, właśnie nienormalne produkty, tak? No właśnie. Produkty, które niestety na tłoku obowiązków, jak przedtem mówiliśmy, spożywamy wszyscy na coś. Mhm. No dobrze, ale to już jakby Marcin wiemy, że należy jeść dobrze i zdrowo, tylko pod tym pojęciem, jak sam wiesz, potrafi się kryć. No to jest szeroki temat. Czy jest na to sposób, jak temu zapobiec, tak? Mówię, wiesz, wywołałem specjalnie ten na pozór śmierdzący temat sraczka na zawodach, no ale jak temu zapobiec wszystkiemu, nie? Jak temu zapobiec? Słuchajcie, cała sprawa jest bardziej złożona, dlatego dzisiaj postanowiłem wam od podstaw właśnie pokazać cały no jakiś fragment układu pokarmowego i omówić, co się dzieje, jeżeli ten układ pokarmowy jest uszkodzony. Bo jeżeli jest ten układ pokarmowy uszkodzony, bo przez wiele lat spożywamy właśnie żywność wysoko przetworzoną, to nie da się tak o nagle wyzbyć się problemu na przykład ze sraczką na zawodach. Jeżeli w życiu codziennym występują na przykład biegunki, bóle brzucha, albo na przykład zatwardzenia na przemian z biegunkami, wzdęcia. Wzdęcia, czyli tak? Bąki. No, wzdęcia, czyli bąki, albo podniesienie do góry żołądka, tak? Nabieranie powietrza do jelit, tak? To nie jesteśmy nagle jakąś jedną czy dwoma metodami w stanie usunąć to całkowicie. Jeżeli to występuje w życiu codziennym, no to tym bardziej będzie występowało to na zawodach. Z tego to powodu, że stres występujący na zawodach jeszcze w inny sposób oddziaływuje dokładnie na układ pokarmowy. Podczas stresu, jakby to powiedzieć, zadaniem układu pokarmowego nie jest pracować, tak? Za to wtedy biorą się inne tam narządy w ciele. I teraz tak. Parę takich moich rad, jak temu wszystkiemu zapobiegać. Najważniejsze to usunąć żywność wysoko przetworzoną. Tak? Czyli taką. Czytać dokładnie etykiety. Pamiętajcie, jeżeli patrzycie na przykład z tyłu na etykietę i jest S100 na przykład E200 jako konserwant. Generalnie E. Generalnie E. E to nie ekologia. Na pewno nie. No to wiemy, że takich produktów już nie można używać. Marcin, czyli wiesz, to mówimy produkty zdrowe, nieprzetworzone, czyli jakie? No tego E ma być jak najmniej, tego tak? E ma być jak najmniej. Ale tak jakoś najprościej, wiesz, nie każdy jest dietetykiem. Najprościej to będzie, patrząc na etykietę z tyłu, im mniej mamy tutaj wymienionych substancji, składników, tym będzie lepszy produkt. Rozumiem. Tym będzie lepszy produkt. Jeżeli zobaczymy, tak jak przed chwilą mówiliśmy, różnego rodzaju konserwanty i tak dalej, no to już ten produkt trzeba wyrzucić. Spulchniacze, wspomagacze w smaku, tak? Tak. Coś tam, okej, rozumiem, no dobrze. Ja pracuję w branży spożywczej i sam wiem, jak jest, że jogurty to naprawdę nie są jogurty truskawkowe, to tam nikt ten jogurt truskawki nie widział. Cena czyni cuda, człowiek kupuje, wiesz, ceną, bo jemu się wydaje, że to jest promocja. Znam producentów i pytają mnie, Marek, jaką chcesz mieć cenę na przykład za taki i taki produkt? Nie ma problemu, wyprodukujemy to, ale co tam będzie w środku? Będzie zgodnie z normami, które dopuszczają na rynek. Tylko czy to jest zdrowe, nie? Na przykład niemiecki już nie. A no właśnie, nie? No tak to jest. No dobrze, czyli wszystko to wiemy, co nazwijmy to, powinniśmy jeść, ale... No jak się jeszcze przed tym, wiesz, no... Dobra, lecimy z kolejnym elementem, bo to był jeden element, który może powodować sraczkę na zawodach. Tak. A kolejnym elementem jest brak nawodnienia i zbyt duże wypicie... Zbyt duże wypicie płynów w krótkim okresie czasu, nie, tak? Nie, jest brak nawodnienia i zbyt duża ilość wypitych płynów w jakiejś tam jednostce czasu. No właśnie. Czyli na przykład... My mamy ten czwartek przed zawodami, tak? I chcemy się na siłę nawodnić. No, mamy ten czwartek przed zawodami, jest godzina 18. A zawody są trzydniowe, nie? Zawody są trzydniowe, a tak naprawdę o godzinie 18 wypiliśmy troszkę soku i szklankę wody. Okej. Musimy się rano w piątek przed prologiem, chce nam się pić, więc wypijamy pół butelki wody, pół soku.
I nagle taka ilość spożytkowanych płynów, kiedy już występuje reakcja stresowa, będzie niestety taką sytuacją niekorzystną, bo układ pokarmowy dostanie impuls, że dostał za dużo tych płynów, a on wtedy gorzej pracuje w momencie reakcji stresowej i będzie te płyny wyrzucał na zewnątrz. Taka ilość płynów się nagle nie przyswoi. No i już biegniemy do tritoria. Tak, rozumiem. Kiedyś jeszcze mi też wspomniałeś, nie wiem czy na tym filmie, czy na tym nagraniu o tym powiedzieliśmy, na samych zawodach nie testujmy rzeczy nowych, niesprawdzonych, tak? Tak. To jest taka kolejna rzecz, czyli nie możemy na zawodach testować żywienia, którego na co dzień nie jedliśmy. Jeżeli na co dzień nie jemy żeli witargo albo karbo, albo nie pijemy jakichś izotoników różnego typu, to nie możemy tego nagle pić na zawodach, bo kolega na przykład testuje nowy baton i mówi, że po tym zawodzie jest, że po tym... Czekaj, bo nie wiem co chcesz zrobić, no ale walno. Że po tym wiesz, że po tym batonie jest power. Nie? Z tego, że po tym batonie jest power, skoro... Zaraz idziemy do kibla, nie? Niestety będziemy mieć straszkę, tak? Przesiedzimy tam kilkadziesiąt minut, już będziemy odwodnieni, będziemy głodni, a weźmiemy na przykład jakiś środek zapobiegawczy, stoperan albo węgiel aktywny, spoko, bo sraczka minie. Tylko musimy mieć świadomość tego, iż po wzięciu tego typu środków nie będzie przyswajania składników odżywczych przez najbliższe parę godzin. A więc to, co spożytkujemy, nie pójdzie na obieg jako materiał energetyczny i będziemy chodzić tacy właśnie, jechać tacy zmuleni bez energii. Wiesz co, nasuwa mi się taka myśl, że temat jest na tyle, no nie, na pozór prosty, ale tak skomplikowany, Jest tak skomplikowany, że ja, wiesz, wydaje mi się, że coś wiem na temat odżywania, nie? Ale po tym teraz nagraniu wydaje mi się, że znowu nic nie wiem, nie? Taką mam sinusoidę po prostu wiedzy nagle w głowie. I jeśli, no teraz, jeśli uważacie, że powinniśmy nagrać jeszcze kolejny film, bo jakby dalej sobie nie odpowiedzieliśmy na pytanie tak bardziej szczegółowo, rozumiesz, jak się przygotować. To nie wiem, czy mógłbym... Jest, tylko jak żyć po prostu. Jak żyć. Wchodzimy lekko tutaj na politykę. Jak żyć, no. Panie premierze, jeśli bym cię mógł prosić, i teraz cię proszę na wizji, ale wiesz, jak stwierdzisz, że nie, no to ja to wytnę. Jakbyś mógł jeszcze kiedyś przyjechać, jeśli nasi widzowie, jeśli jesteście zainteresowani, piszcie pod tym filmem, jeżeli będziecie zainteresowani, a będzie pytań, to jak najbardziej przyjadę i opiszę wam dokładnie, nagramy dla was taki może fajny materiał z gotowania, przyrządzania tych produktów na co dzień, czy też ułatwienia sobie jedzenia w okresie około zawodów, kiedy tego czasu jest mniej, czyli co jeść, żeby dostarczyć dla organizmu energię, a za przeproszeniem się nie posrać. Marcin, dobrze, ja ci bardzo dziękuję, jeśli to wszystko, tak? Myślę, że tak, chyba, że masz jeszcze jakieś pytania. Nie, Marcin, ja ci bardzo dziękuję, podepnę, podlinkuję pod tym filmem kontakt do Marcina i słuchajcie, nie jest to kryptoreklama. Marcin naprawdę nie zabiega o klientów, ale no nie wiem, no mogą cię ludzie zasypywać mailami, trudno. Znajdę na pewno chwilę czasu, odpowiem i myślę, że pomogę, no nie? Tak. Marcin, bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś. Marcin, no co, kciuk do góry. Trzymajcie się. Hej!